Operacja do knife'u polecana jest dla pacjentów z nowotworami układu pokarmowego, to znaczy z nowotworami trzustki, wątroby. Można również we Francji operuje się nowotwory płuc w mniejszej ilości, jak również innych zmian litych i miąższowych. Można stosować operację nanonajfu. Ja proponuję pacjentom, którzy mogą się klasycznie, czyli tradycyjnie zoperować, nie proponuję tej operacji nanonajfu, gdyż mi się wydaje, że jeżeli jest możliwość normalnie, chirurgicznie zoperować, to jak najbardziej. Natomiast zajmuję się takimi pacjentami, którzy są niemożliwa klasyczna operacja i wtedy można zoperować za pomocą techniki nanonajfu. Kiedy to jest, na przykład jeżeli guz znajduje się w trzustce w pobliżu życiowo ważnych naczyń typu żyła wrotna, naczynia kreskowa górna, kiedy pacjent jest wykluczany z operacji, z resekcji, no wtedy nie można nic mu zaproponować, operacyjnego oczywiście. Wtedy w grę wchodzi operacja nanonajfu, gdyż zastosowanie nanonajfu w pobliżu dużych naczyń krwionośnych jest możliwe, gdyż ona tych naczyń nie uszkadza. Dodatkowo nie uszkadza naczyń nerwowych, więc jest to dodatkowym zyskiem dla pacjenta, gdyż po tych operacjach nie odczuwają dużego bólu. A zmiana po nanonajfie uszkodzonym być może uda się ją usunąć drogami chłonnymi, prawda, że zostanie zreserwowana z czasem. Więc jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza, bo po czasie już gdy ma guza na trzustce, ma przerzuty do wątroby, więc on tradycyjnie nie jest operowany, dlatego że jest duży stopień zaawansowania nowotworu. Ta operacja nanonajfu jest mało inwazyjna, w związku z tym można spróbować zniszczyć guz trzustce, a w wątrobie zastosować również nanonajf lub można tylko dołączyć termoablację mikrofalową, gdyż w wątrobie można to stosować. Jest to wytworzenie pola cieplnego równie bardzo dobre i skuteczne, natomiast no, niemożliwe jest to zastosowania w trzustce lub innych narządach, gdyż by doszło do powikłań. I bardzo często łączę te dwie techniki łącznie. Jeżeli możliwość jest chirurgicznego usunięcia jakichś innych przerzutów w postaci węzłów chłonnych czy innych miejscach, to oczywiście to stosuję. Także nie jest to tylko sam nanonajf, tylko technika chirurgiczna połączona z techniką nanonajfu, jak również termoablacji mikrofalowej. Łącznie również miałem pacjenta takiego, którego operowałem na raka podbytnicy. Po kilku latach miał znowę miejscową, która była praktycznie nieresekcyjna z racji położenia i techniki niemożliwości. Ten pacjent uzyskał operację nanonajfu z dużą korzyścią, już to minęło 1,5 roku. Oczywiście wszyscy ci pacjenci, którzy są operowani metodą nanonajfu, są zazwyczaj w leczeniu skojarzonym, czyli łącznie z chemioterapią. Nie stosujemy samodzielnych operacji w ogóle w nowotworach. Nie wolno stosować pojedynczych tylko technik, czy samej chemioterapii, no chyba, że tu mamy nowotwór układu chłonnego, ale zazwyczaj stosujemy chirurgię, czy ona jest sama chirurgia, czy z nanonajfem, czy z termoablacją, ale w połączeniu z leczeniem systemowym. I tutaj ci pacjenci w czasie już operacji, czy dostają wcześniej chemioterapię, czy po operacji, jak mamy rozpoznanie histopatologiczne, wchodzą w leczenie systemowe. To wygląda właśnie w taki sposób, że nie jest zostawiony sobie, tylko dalej jest przekazywany i między lekarzami prowadzony i obserwowany.